Witam w następnym tutorialu do tworzenia map w lesie, czyli tym razem jak stworzyć, jak widać z góry, tutaj mapę z Google Earth. Akurat to będzie użyty inny program do tego, więc zaczynamy. Na sam początek potrzebujemy dwa programy: Google Earth i SusPlanet. Więc najpierw przejdźmy do Google Earth. SusPlanet oczywiście można pobrać, sobie wyszukajcie w Google. I macie sobie SASGIS, rosyjski program. Ja korzystam z tej wersji programu. Jak już jesteśmy w Google Earth, to robimy sobie ścieżkę, tak jak ma nasza mapa wyglądać. Ja w tym przypadku stworzyłem taką ścieżkę. Nawet mogę kolor i styl, powiedzmy, zmienię. Jak widać. I biorę ją teraz, eksportuję tą ścieżkę, czyli ścieżka prawe i zapisz miejsce jako. Więc eksportujemy do akurat mapa KMZ. Więc jeszcze dodam, że ścieżkę tutaj klikamy, utwórz ścieżkę i rysujemy sobie, więc tak, przejdźmy dalej. Odpalamy teraz program SusPlanet, gdzie dodamy teraz, jeżeli tak będziecie mieli coś takiego na początku, to jest moja lokalizacja docelowa, więc operacja otwórz, dodaj i tu mamy tą ścieżkę, gdzie dam sobie taki kolorek. Ups, może to nie ta, będzie ta. O, jak widać, dodałem ścieżkę. Teraz zaznaczamy właśnie ten kwadracik, czyli wybór prostokątu, czy tam nie wiem, czworokątu. Klikamy sobie w jednym rogu. Jeszcze raz. Klikamy sobie w jednym rogu mapy i do drugiego rogu mapy. Jak widać, to nawet się nie pomyliłem zbytnio. I wtedy do Stitch. Stitchu. Quality dajemy na 100, zoom dajemy na 20. Jeszcze dodam, że zoom można znaleźć tutaj z boku. Czyli ja dodaję taki zoom. Jeżeli macie lepszą rozdzielczość map, no to jeszcze lepiej dla Was. Więc zoom 20. Zapisz do. Tutaj sobie trzy kropeczki klikamy. I robimy start. Więc w moim przypadku to powinno trwać szybciej, bo już pobrałem sobie te kawałki mapy. U Was prawdopodobnie będzie jeszcze musiało pobrać. Wyeksportowaną mapę edytujemy za pomocą GIMPa. Skalujemy nasz tutaj w zakładce obraz, skalujemy go do rozdzielczości 2K, czyli 2 do 11, tak? 2 do potęgi 11, czyli 2048. Z kolei obraz 2048. Nie, musiałbym zobaczyć na forach, albo bardziej się dowiedzieć, jak zrobić, żeby można było większą rozdzielczość przy zachowaniu tej samej wielkości mapy. W ogóle nawet się nie da zrobić większego wymiaru, bo Games crashuje. Więc tworzymy 2048. Po przeskalowaniu wyeksportujemy, zapisujemy jako Rough Grass Diffuse. Potem jeszcze, to powinno już działać w PNG-ku, ale niestety będziecie mieli błąd, że jest zły format. Będzie Wam wyświetlało, ale będzie po prostu mniej zoptymalizowane, to wtedy właśnie taką teksturkę edytujemy za pomocą paint.net. Oczywiście obraz ja odbijam w moim przypadku pionowo i zapisuję jako Rough Grass Diffuse DTS, tak. Zapisujemy DTX5, żeby pamiętać, i generujmy mapy.
No i teraz to jest gotowe, trzeba tylko odpalić od nowa naszą GIMP, naszą mapę. I możemy zobaczyć, że udało nam się podmienić. No, wszystko jest w porządku. Więc dzięki za oglądanie. Na razie i cześć.